Przed nami kolejny vlog. Vlog, na który pomysł wyrósł mi w dniu wczorajszym. A dlaczego w dniu wczorajszym? Ponieważ wczoraj miałem pierwszą sesję u psychoterapeuty. Co mnie w ogóle skusiło, dlaczego tam poszedłem i po co ja tam poszedłem? Ciekawa sprawa, myślę, nawet kluczowa. Psycholog nie rozwiązuje, czy tam psychoterapeuta nie rozwiązuje w ogóle problemów żadnych. Tak przynajmniej mi się wydaje. Puch. 12 godzina, środa, środa bez live'a, jutro chrzciny mojego syna. Przed nami kolejny vlog. Vlog, na który pomysł wyrósł mi w dniu wczorajszym. A dlaczego w dniu wczorajszym? Ponieważ wczoraj miałem pierwszą sesję u psychoterapeuty. I o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Spoilując finał, wszystko z moją głową jest ok. Ale jak to wyglądało? I czy warto, czy nie warto? Co mi to dało i dlaczego ja tam w ogóle poszedłem. No i właśnie to jest coś, o czym sobie dzisiaj pogadamy. Z tej strony Michał Kowalczyk, to jest Excellent Work Vlog. Łapka w górę, subskrybujka i zaczynamy. Jaki sobie tutaj dziś zrobić kolorek? Może taki bardziej stonowany? Albo może taki niebieski, a zostawmy taki stanowany. Co mnie w ogóle skusiło, dlaczego tam poszedłem i po co ja tam poszedłem? Namówił mnie, myślę, że mogę to powiedzieć, namówił mnie Adam. On stwierdził, że w sumie to nie jest głupia rzecz tam iść, zobaczyć jak tam jest na tej terapii całej. Ale też zauważyłem w świecie przedsiębiorców, że jest taki trend pojawiania się u psychoterapeutów, aby może trochę pogrzebać w tej swojej głowie. Przedsiębiorcy to są osoby, szczególnie na takim wyższym poziomie prowadzenia przedsiębiorstwa, na których leży bardzo często duża presja i czasami nie mogą sobie z tą presją poradzić. I to nie jest coś, co jest moją domeną. Ja chciałem po prostu zobaczyć, czy po prostu z moją głową jest wszystko ok. Nie wiem, czy to dobre określenie. Natomiast są takie sytuacje, które są dla mnie trudne. Nie? Ja jakby nie chcę też o wszystkich mówić. Natomiast tak, żeby dać może przykład, ja jestem osobą, która charakteryzuje się dość wysoką pewnością siebie, nie? Jestem też osobą, która charakteryzuje się dość takim solidnym etosem pracy, czyli raczej pracuję więcej niż mniej. No i pytanie, które sobie regularnie zadaję, to czy to dobrze, czy to źle? I czy to jest zdrowe? I czy to jest normalne? No i właśnie takie pytania chciałem zderzyć ze specjalistą, aby mi odpowiedział, czy... albo podpowiedział, albo pomógł mi jakoś, złapał mnie w jakiś sposób za rękę i przeprowadził mnie przez tą moją głowę, jeśli mogę tak powiedzieć. Widzieliście, że pracku było ostro w tym tygodniu. No i było. Natomiast, kurczę... Jakie myśli mnie nachodzą po tym spotkaniu? Ogólnie rzecz biorąc, pani psycholog stwierdziła, że jest całkiem okej, że mam wysoką świadomość siebie. Co to znaczy? To znaczy, że ja sobie ten dzienniczek swój regularnie wpisuję tam raz dziennie, no i takie różne przemyślenia, obserwacje w ciągu dnia tam deponuję. I taka myśl mnie naszła po tej pierwszej wizycie, że w sumie ten psycholog pozwala nam się wygadać tak bardzo. W sensie ja jej powiedziałem, bo to była kobieta, wszystko to, co mówiłem sam do siebie w swojej głowie po cichu, ale nie chciałem tego powiedzieć na głos. Czyli ja takiej analogii pozwolę sobie użyć. Czuję w środku, jakby było takie Michał zwierzę i takie Michał człowiek. I to Michał zwierzę czasami ma takie reakcje, które ten Michał człowiek hamuje, nie? Które to reakcje nie są wypowiedziane. I samo wypowiedzenie tych reakcji, samo wypowiedzenie tych myśli, bo to czasami nawet nie są reakcje, powoduje, że jest jakby taka trochę ulga. W sensie to pozwala lepiej, myślę, siebie zrozumieć, ale też zderzyć swoje myśli z rzeczywistością, jak się to powie na głos. I co więcej, to pozwala przestać jakby okłamywać siebie, nie? W sensie chodzi o to, że mamy te myśli i trochę niby one są, one gdzieś tam z tyłu głowy się znajdują, ale boimy się sami z nimi skonfrontować. Tak jakbyśmy sami siebie okłamywali, nie? Trochę jak, no nie wiem, jak czasami mamy jakieś postanowienie i z jednej strony chcemy tam coś robić, ale z drugiej nie chcemy
I tak sami ze sobą szczerze nie jesteśmy. Sami siebie okłamujemy trochę, nie? Niby trzymamy dietę, ale jednak podjadamy. Coś tam w środku się gryzie wtedy, nie? Z nami. No i tak też jest w innych sytuacjach, nie? Jak na przykład, no nie chcę tutaj jakiś robić sobie uzewnętrzniać się jakoś zbytnio, nie? To też jest jakaś tam moja prywatna sprawa, którą bym chciał zostawić bardziej dla siebie. Natomiast samo właśnie takie wygadanie się z takich rzeczy do psychologa już daje ulgę, nie? I to jest ciekawe, pani psycholog stwierdziła, że właśnie ta świadomość jest istotna, nie? W sensie właśnie o to chodzi, żeby się samemu obserwować i jeżeli ktoś ma z tym problem, albo może w ogóle tego nie robi, to faktycznie ta terapia być może jest jeszcze lepszym rozwiązaniem dla niego. W moim przypadku ta terapia będzie kontynuowana, umówiliśmy się na kolejne 3 spotkania, natomiast będzie to terapia to za duże słowo, raczej to będą spotkania w charakterze właśnie takiego głębszego poznania siebie. To nie jest coś, co mój stan obecny psychiczny nie jest stanem, który wymaga jakiegoś dodatkowego tutaj głębszego pogrzebania w przeszłości. Raczej chcemy się zastanowić nad jakimiś takimi pewnymi drobnymi aspektami. No i tak właśnie w charakterze trochę takiego rozwoju, pogrzebania trochę w tym może teraz trochę moim dzieciństwie, bo bardzo dużo rzeczy, które wynieśliśmy gdzieś tam z domu rodzinnego, czy właśnie z czasów dzieciństwa, wpływa na to, jak teraz reagujemy. Pogrzebać sobie w tym trochę, poprostować, jeżeli ewentualnie coś do prostowania się znajdzie, ale też po prostu lepiej siebie poznać. Tak bardzo grząsko, ale wbrew pozorom po tej 50-minutowej rozmowie jakoś tak wczoraj to cały dzień pączkowało we mnie i tak jakaś taka dziwna ulga się nastała, jeśli tak mogę powiedzieć. Ciekawa sprawa, myślę, nawet kluczowa. Psycholog nie rozwiązuje, czy tam psychoterapeuta nie rozwiązuje w ogóle problemów żadnych. Tak przynajmniej mi się wydaje. On nie uświadamia, nie? Cała robota leży po naszej stronie. I takie coś, co mnie wczoraj właśnie tknęło po tym spotkaniu, to że skoro ja jestem taki świadomy tych miejsc, nad którymi ja muszę pracować, nie? To tak naprawdę cała robota leży teraz po mojej stronie. W sensie, to do mnie leży, na moich barkach do mnie należy taki obowiązek właśnie prostowania tych rzeczy, które gdzieś tam nie do końca mi się podobają, albo z którymi nie jestem okej, sam względem siebie. I to, że ja sobie je tam wypowiedziałem, że psycholog nie musiał ich ze mnie wyciągać, tylko ja tak podszedłem do tego spotkania tak na takiej czystej prawdzie, na takiej pełnej otwartości, co swoją drogą nie jest wcale proste, natomiast ja jestem ekstrawertykiem, więc jest mi na pewno łatwiej. Pokazałem to wszystko, wyrzuciłem to z siebie i dzięki temu, że to z siebie wyrzuciłem, teraz jeszcze bardziej wiem, co mnie denerwuje w sobie, jeśli mogę tak powiedzieć, nie? I cała robota leży po mojej stronie, więc psycholog tego nie załatwi za mnie. Wydaje mi się też, że jeżeli ktoś ma jakieś faktycznie głębsze problemy, no to ten psycholog będzie kimś, kto złapie nas za rękę i pozwoli nam faktycznie łatwiej przez ten cały proces poznawania siebie czy rozwiązywania problemów przejść, ale na koniec dnia nie zrobi tego za nas. On może nam pokazać, gdzie jest problem, jeżeli my sami nie jesteśmy w stanie go gdzieś tam w sobie znaleźć, ale na koniec dnia ta robota będzie leżała na naszych barkach. Tą robotę trzeba i tak wykonać. I to jest rozkmina, która myślę jest taka kluczowa po tym całym wczorajszym spotkaniu. Po prostu jeszcze bardziej uświadomiłem sobie, co jest denerwującego mnie we mnie, jakie zachowania moje względem innych, czy moje względem siebie mnie się nie podobają. I na koniec dnia ta robota nadal będzie leżała u mnie. W sensie psycholog nie zrobi tego za mnie, tej zmiany nie wykona za mnie. Więc takie autodiagnozowanie się dziennikiem, jak ja robiłem przez jakiś tam czas, okazuje się być bardzo dobrą metodą na bezpłatną wewnętrzną terapię. Jakby sam siebie diagnozuję tym, że piszę w dzienniku wszystko bez cenzury. Czyli jak mam z tyłu głowy jakąś myśl, którą w sumie wstydziłbym się pewnie powiedzieć na głos, albo właśnie taką zwierzęcą, która jakoś tam jest hamowana przez tą ludzką część i zdeponuję ją w dzienniku, no to jest właśnie taka autodiagnoza własna psychologiczna i to pokazuje miejsce, w którym ja powinienem trochę więcej podziałać i nad którym powinienem się dłużej zastanowić i popracować. Tak przynajmniej ja to rozumiem, nie? Takie mnie nachodzą myśli właśnie po tym spotkaniu. I myślę właśnie, że ten dziennik to był taki bardzo długi wstęp do spotkania się z kimś na żywo, co spowodowało właśnie z psychologiem, psychoterapeutą, specjalistą, co spowodowało takie połączenie się tych dwóch kropek, no i okazało się, że to ma sens, nie? Czyli tak podsumowując już całkowicie, przechodząc jeszcze trochę dalej, może nie podsumowując, przechodząc jeszcze trochę dalej do ekstra i intrawertyków. Wydaje mi się, że osoby, które są ekstrawertyczne i potrafią się same skupić na obserwacji samego siebie, nie? Będą miały łatwiej na takiej terapii, bo po prostu łatwiej będzie im się otworzyć, łatwiej im będzie to z siebie wyrzucić. Natomiast introwertycy zazwyczaj są osobami, które faktycznie może nieco bardziej skupiają się na sobie i mają więcej rzeczy przekminione, ale może być problem wśród takich introwertyków z wydaleniem tego z siebie, z wyrzuceniem tego do obcej osoby, no bo potrzebują trochę dłużej, więcej czasu, aby się otworzyć.
I w takim razie, patrząc już czysto biznesowo i materialistycznie, wydaje mi się, że taka terapia dla introwertyka, znowu nie zawsze, ale gdybym miał obstawiać, to bym powiedział, że będzie trwała dłużej niż dla ekstrawertyka. Bo ekstrawertyk szybciej, może szybciej dojść do sedna. To jest czysto moja opinia, nie wiem, czy to jest udowodnione jakimiś badaniami. Jako analityk standardowo musiałem do tego wszystkiego dopisać jeszcze jakieś cyfry, no. Nie byłbym sobą, po prostu. Nie? Dlatego mnie się wydaje, że u mnie to tak szybciej będzie wszystko sobie przychodziło, bo ja jestem, myślę, dość rzadkim przypadkiem osoby, która jest ekstrawertykiem, ale bardzo analizuje wszystkie swoje zachowania, co jest raczej domeną introwertyków, nie? I dzięki temu, że ja to miałem przekminione, jak przyszedłem do psychologa, to ja już wszystko wywaliłem. A czasami takie, zanim dochodzimy do sceny, gdzie wszystko wywalamy, no to trzeba by się trochę z tym, z psychologiem czy psychoterapeutą spotkać kilkanaście razy, albo kilka razy, żeby tam wszystko ładnie się oswoić i to z siebie wygrzebać. Więc finalnie myślę, że ta moja, ten cykl spotkań nie będzie aż tak długi. Aczkolwiek bardzo dobrze mi się rozmawiało. Tyle w sumie, nie? Tyle ciekawostek, co tam u mnie słychać. Myślę, warto się przejść, jak ktoś się zastanawia, to warto się spotkać. Tym bardziej, że teraz jest ciekawy czas, mamy taką sytuację, jaką mamy, więc ja to zrobiłem zdalnie. I to była jedna z motywacji, żeby to zrobić. Chciałem zawsze to zrobić, natomiast nie podobało mi się to, że już stracę 2 godziny jazdy do Krakowa i z powrotem, nie? Tutaj jest opcja zrobienia tego zdalnie, mnie się udało i te wszystkie pozostałe spotkania też mają być zdalnie, więc podoba mi się oszczędność czasu, który dla mnie jest bardzo, bardzo cenny. Jeżeli chcesz spróbować, nie ma problemu, znajdź psychologa, psychoterapeutę i się umów na spotkanie. Myślę, że warto, nawet tak czysto, żeby spróbować, żeby się zdiagnozować trochę. Trochę jak, wiesz, jakbyś sobie zrobił badania krwi. W tym charakterze to traktuję. To był Excellent Work Vlog. Ja się nazywam Michał Kowalczyk. Jeżeli podobało Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem, łapka w górę, subskrybujka i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!